Ale jak na przykład my tutaj zgromadzeni, byśmy chcieli przestać jeść i pić, to czy to jest możliwe? Jeżeli jesteśmy weganami na przykład od bardzo długiego okresu czasu. Wiele osób, ja zawsze mam do tej pory tę samą odpowiedź dla każdego, który mnie pyta o to, czy ja mogę żyć bez jedzenia. Ja mu odpowiadam tak, jeżeli się mnie pytasz, to znaczy, że nie możesz. Dlaczego? Dlatego, że nie czujesz tego, czym naprawdę jesteś. Nie czujesz tej mocy wewnętrznej, tego ja. A jeżeli nie czujesz, to znaczy, że będziesz zawsze szukał na zewnątrz. Zawsze na zewnątrz, zawsze będziesz coś chcieć brać z zewnątrz. Także energię życiową. Natomiast jeżeli poczujesz, bo zawsze ci będzie brakować tego czegoś, a nie będziesz wiedzieć, co ci brakuje. Natomiast jeżeli poczujesz tę moc wewnętrzną, to czym naprawdę jesteś, to ci wystarczy do czegokolwiek. Nie tylko do jedzenia, to ci wystarczy do wielu innych rzeczy. Do podejmowania decyzji. Nie będziesz szukała żadnego wsparcia u innych. Nie będziesz niczego potrzebowała u innych. A także nie będziesz potrzebowała jedzenia. Ale potencjalnie na pewno możesz. Potencjalnie każdy człowiek może żyć bez jedzenia. Potencjalnie. Czyli jest to rzecz, która w nim siedzi, ale jest do odkrycia i do rozwinięcia. Ja wierzę, że w przyszłości na Ziemi, chociaż nie wiem w jak dalekiej przyszłości, czy to będzie za 20 lat, czy za 2000 lat, czy za 26 tysięcy lat, nie wiem. Ale wierzę, że w przyszłości życie na Ziemi względem jedzenia będzie takie, że ludzie będą znacznie mniej jedli, bardziej będą jedli dlatego, że będzie to przyjemność, tak jak w tej chwili wielu ludzi znajduje przyjemność w wypiciu filiżanki herbaty na przykład, czy zjedzeniu kostki, czekolady, ale nie będą czuli, że jedzenie im jest potrzebne do odżywiania. I wierzę w to, że w przyszłości będzie tak na Ziemi, że naturalnie ludzie będą uznawali, że jest to normalna rzecz i jest to kwestia wyboru. Chcę żyć bez jedzenia, żyję bez jedzenia. Nie chcę, nie żyję. Nie jest to ani złe, ani dobre. Jest to po prostu mój wybór.